Cześć, witajcie. Widzieliście już, jak wygląda bitwa w grze World of Tanks Generals. Teraz pora skupić się na sprawach niezwiązanych stricte z samą bitwą. Materiał ten nagrywam jeszcze raz, ponieważ początki, jak nagrywałem, niestety nie były dla mnie zadowalające. Będzie on tylko, nie będzie on Full HD, będzie tylko w HD, ponieważ zależy mi na tym, żeby szybciej ten materiał wyrenderować, więc mam nadzieję, że jakoś to przeżyjecie. Na początku tego materiału też chciałbym taką małe info jakby wam przekazać, że ponieważ udało mi się dostać do testów tej gierki i wywarła ona na mnie bardzo pozytywne wrażenie, w jakiś sposób spychając WOTA na chwilę obecną, chociaż na drugi plan, jeśli chodzi o samo granie w WOTA, to możecie się spodziewać u mnie na kanale materiałów z tej gry, myślę, że w jakiś regularny sposób. I pewnie będzie też przez jakiś czas tak, że nie będzie tylko tak jak do tej pory, że rano pojawiał się jeden film z World of Tanks, tylko być może co jakiś czas, nieregularnie, w niektóre dni będą pojawiały się dwa filmy u mnie na kanale, więc jeżeli możecie, to po prostu zerkajcie do mnie na kanał, czy nie wrzuciłem czegoś jeszcze poza jakimś filmem, czy nie wrzuciłem czegoś wcześniej, nie bazujcie tylko na przykład na powiadomieniach na mailu, bo czasami mam takie sytuacje, że jak wyjątkowo wrzucam więcej niż jeden film dziennie, to ten wrzucony wcześniej jak gdyby jest przegapiany przez wielu widzów, więc chciałbym takich sytuacji uniknąć, no bo jednak ja trochę czasu na tworzenie tych filmów poświęcam i przede wszystkim robię te filmy dla was, więc no, dla mnie to, że on sobie będzie leżał na kanale, to jedno, ale wolałbym, żebyście wy też te filmy obejrzeli. Dobra, widzieliście, jak wygląda walka. Wiecie, że jest to gra karciana. Jaką ma ta gra przewagę nad zwykłym WOTem? Otóż taką, że tutaj gramy 1 na 1, czyli dla wszystkich ludzi sfrustrowanych tym, że na przykład rzuca nas jako jedną z trzech ósemek na dół tabeli, oni mają fioletowy top pluton dziesiątek, a u nas jest Marcin 1-2-3, Stefan 5-6-7 oraz Andrzej 7-7-8, którzy są w plutonie i w sumie mają na swoich esetkach łącznie 900 WN8, no to wtedy oczywiście ciśnienie nam się podnosi. Tutaj takich sytuacji nie ma, ponieważ gramy 1 na 1 z żywym przeciwnikiem i to z przeciwnikiem, gdzie jesteśmy dobierani, a że który dobierany jest według siły talii, jaką posiada względem naszej siły talii. Ja, jak widzicie, mam talię tutaj radziecką, szkoleniową, no ale to jest pierwsza talia, jaką posiadam, o sile 44, bo dokonałem w niej jakiejś zmiany. Podstawowa talia, jaką dostajecie, ma siły 40, bo poza nacją radziecką macie jeszcze nację amerykańską oraz nację niemiecką. Oczywiście jest tutaj też element RNG bazujący na tym, jakie karty dostaniemy na ręku i jaką kartę nam dolosuje, ale myślę, że to jest coś normalnego dla wszystkich, którzy w ogóle grali w karty i nie tylko mówię w wersji online przeglądarkowej czy jakiejkolwiek, tak jak tutaj, tylko chodzi nawet o zwykłe granie w tysiąca, bo karty ogólnie mają to do siebie, że jeżeli dostaniemy słabe karty, no to za wiele sobie nie pogramy. Dotyczy to pokera, czy ogólnie wszystkich gier, czy większości gier karcianych. Ja swego czasu bardzo dużo grywałem w tysiąca na takim portalu, jakim był Kurnik. Nie wiem, czy on pewnie jeszcze funkcjonuje. Naprawdę godzinami grałem w jakieś tam turnieje, więc ogólnie mam słabość do kart. Dlatego jeszcze jeżeli są to karty związane z tematyką wojsk pancernych i ogólnie tematyką wojenną, no to kurczę, tym bardziej żal było nie zgłosić się, żeby popatrzeć, jak ta gra wygląda. To jest główny ekran. Widzimy tutaj ekran zasobów. Mamy tutaj kredyty, czyli srebro, które zdobywamy w bitwach. Zdobywamy za zdobyte kredyty możemy zakupować karty, do tego przejdziemy. Mamy free expa tak samo jak w WOTie, bo za wygrywanie bitew dostajemy wolne doświadczenie. Oraz mamy, tutaj są to żetony, no ale jest to odpowiednik złota w WOTie. Złoto możemy przeznaczyć, czy tamte żetony możemy przeznaczyć na zakup kart premium, czyli jakichś tam mocniejszych kart. Na zakup również konta premium, które tak samo jak w WOTie umożliwia nam jak gdyby zarabianie większej ilości kredytów oraz expa. Ja sobie wczoraj wykupiłem premkę na jeden dzień, zostało mi jeszcze na 12 godzin. Jak możemy zdobyć na chwilę obecną takie złoto? Otóż patent jest zabrany, czy jak gdyby jest wykorzystywany z złota, czyli mamy tak zwane misje. I jak widzicie, jeżeli wygram na przykład 3 bitwy w ciągu dnia grając radzieckim sztabem, dostanę 25
tutaj żetonów i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy nagrodę w srebrze, czyli ogólnie dobra rzecz zapożyczona z WOTA. Ok, to wiemy już, jak wygląda ekran, wiemy, że jakie mamy tutaj środki. Mamy też coś takiego jak materiały eksploatacyjne, możemy to porównać do tego w WOTie, czyli coś, co możemy wykorzystać przed każdą bitwą. I tak samo jak w WOTie, zobaczcie, ja na przykład używam materiału eksploatacyjnego wsparcie. Wsparcie pozwala mi, że jeżeli zużyję ten materiał eksploatacyjny, to od ręki dostaję rozkaz nadzwyczajne wsparcie, czyli że mogę zadać 2 punkty uszkodzeń wybranej jednostce. Akurat korzystam sobie z tego, bo to jest dobre przeciwko arcie przeciwnika. Jeżeli przeciwnik wystawia artylerię na początku bitewki, na chwilę obecną na ogół są to 118, które mają 2 punkty wytrzymałości, wtedy ja zagrywam taką kartę. Ona kosztuje mnie 800 srebra. Srebra mam dużo, więc mogę sobie na takie coś pozwolić. Wpływa to bardzo znacząco w niektórych sytuacjach na przebieg bitwy. I oczywiście, ponieważ jest to materiał eksploatacyjny, trochę lepszy, to tak samo jak w WOTie możemy je wydać albo za kredyty, albo za gel, za złoto, czy tam za żetony. Mamy jeszcze karty jakieś tam taktyki, zwiadu, ale to jest już, to są rzeczy już bardziej szczegółowe, do których teraz jak gdyby nie chciałbym wnikać. No, czyli wiemy, że co już mamy. Mamy oczywiście, tak jak u mnie, jak w WOTie, profil użytkownika. Mamy tutaj ocenę osobistą, tak samo jak w WOTie, jakieś medale, ile stoczonych bitew. Ja zagrałem 16, mam 75% WR. Miałbym jeszcze trochę większe, ale z jednej bitwy po prostu wyrzuciło mnie i jak się wróciłem do bitwy, no to po prostu akurat przegrałem, bo dostałem karę za bezczynność czy coś takiego. Czyli generalnie, jak widzicie, jak na początek, myślę, jak na pierwsze kroki w tej grze, nie jest źle. Oczywiście to bierze pod uwagę chyba tylko bitwy z żywymi przeciwnikami. Graliśmy wczoraj dużo z połamanym okiem, oko również mnie pokonał. Raz wygrałem ja, raz oko. Jakieś materiały z tego też na kanale się pojawią, bo oko również uczestniczy w tych testach. I teraz przyjrzyjmy się może samej talii. Macie tutaj karty, jak gdyby, które macie odkryte i zakupione. Tu macie, jak gdyby, macie kartę typu T18 oraz razy 1, czyli ile sztuk, jak gdyby to jest taki magazyn, coś takiego. I z tych kart, te karty możecie podmienić z kartami, które aktualnie macie w talii, czy je dodać. Kart nie może być więcej niż 40, więc tego trzeba się trzymać. Jak widzicie, mam 40 na 40. Moja talia wygląda następująco. Niektórych kart mam, tak jak na przykład T24 razy 3, to po prostu jest aż 3 karty z tą jednostką, czyli jest większa szansa, że taką jednostkę dostanę na ręku podczas startu, czy później podczas dolosowywania. Ja tam dokonałem niewielkich zmian w tej talii, ale to już są sprawy bardziej szczegółowe. Część kart wyrzuciłem, część sobie dorzuciłem, zwiększyłem ilość, część zmniejszyłem. No tak zazwyczaj, jak to się robi w takich grach karcianych. Ale co, w czym World of Tanks Generals ma przewagę, moim zdaniem, nad innymi karciankami, to jest to okienko, czyli opcja Badaj. Opcja Badaj pozwala nam na to, że sami decydujemy, w miarę sami, idąc drzewkiem rozwoju, jakie karty chcemy teraz odkryć i jakie karty tak naprawdę nas interesują. I chcemy, nie jest to wybierane na drodze losowej. Ja na razie nie idę zbyt szybko niżej, żeby odkryć kolejne tam korpusy, bataliony i tak dalej, tylko chcę odkryć tę kartę, 126, bo interesuje mnie, dlaczego ona jest aż tak droga, no bo co by nie mówić, 6930 expa to jest dużo, ja mam na chwilę obecną niecałe 6000, a już parę godzin w tę gierkę grywam. Ale ponieważ jest to beta, więc chcę podkrywać jak najwięcej rzeczy, nie śpieszę się, wszystko to, co mnie nurtuje, interesuje, chcę odkrywać teraz, a nie później, kiedy gierka wejdzie w fazę otwartych już, w fazę otwartą. No i zobaczcie, żeby na przykład odkryć kolejny korpus, no to muszę, który pozwala mi, będę miał silniejszy sztab, wtedy, żeby odkryć lepszy sztab, to muszę najpierw odkryć wszelkie karty prowadzące do tego sztabu, czyli tak samo jak w WOTie, po prostu drzewkiem rozwoju. No ale na razie nie ma co się spieszyć. Oczywiście, jeżeli nie chcecie grać sztabem radzieckim, macie również sztab amerykański, sztab niemiecki. Każdy z tych sztabów czymś się charakteryzuje. Ja osobiście wybrałem sztab radziecki, jakoś tak wyszło i raczej chyba na razie na jednym się skoncentruję, z racji tego, iż czas również mam
ograniczony. Oczywiście na początku jest dużo jednostek podstawowych, więc nie dziwcie się, jeżeli na przykład będziecie mieli w talii kart radzieckich czołg taki jak Leichtraktor, ale myślę, że to już później, jak w miarę rozwoju tych kart, oczywiście zmieniacie sobie już bardziej na takie typowo karty dla każdej nacji. Oczywiście jeszcze w tej grze macie coś, czego na przykład jak ja zaczynałem w WoT-ie, to tego nie było, czyli podstawowe szkolenie bojowe. Całkiem niezły samouczek, na którym można, z którego można naprawdę wyciągnąć wszelkie podstawowe informacje. Możecie sobie pograć z komputerem, żeby poćwiczyć, zanim rzucicie się w wir walki przeciwko innemu graczowi. Ja gram oczywiście już teraz tylko z żywymi przeciwnikami, bo to mi sprawia największą frajdę. Człowiek jak to człowiek. Czasami popełnia błędy, czasami się denerwuje. Czasami jest zmęczony i przez to można, zarówno jeżeli ja na przykład wieczorem, przedwczoraj jak grałem pierwszy raz tą grę, czasami popełniłem głupie błędy, no bo nie, jakoś nie byłem zbyt skupiony, byłem po prostu zmęczony, a czasami przeciwnicy popełniają banalne błędy, dzięki którym możemy to wykorzystać i przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść, zwłaszcza, że to jest gra 1 na 1, a co za tym idzie, każdy nasz błąd, bądź błąd przeciwnika, no, nasz błąd jest wykorzystywany, błąd przeciwnika również możemy wykorzystać na pewno bardziej niż w grze, w której bazujemy na drużynach 15 na 15, jaką jest World of Tanks. Myślę, że to tak na szybko chyba będzie wszystko, jeśli chodzi o prezentację tej gierki. Spodziewajcie się jeszcze nowych materiałów bazujących na odkrywaniu jakichś tam nowych kart, na bitewkach. I ogólnie zapraszam Was do oglądania, a na pewno też zapraszam Was do tego, jeżeli ta gra już wejdzie w fazę otwartej, żeby po prostu w nią pograć, zobaczyć, bo myślę, że to jest też fajny sposób na oderwanie się trochę od typowego WoTa, który wielu graczy denerwuje, więc może warto spróbować coś innego, co również jest związane z naszymi ukochanymi czołgami. To tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!